Futbol amerykański w Bydgoszczy to tak naprawdę zasługa mojego brata ze względu na to, że był w Stanach Zjednoczonych, grał tam, zdobywał ze swoją drużyną średnią mistrzostwo stalu Illinois. Przyjechał tutaj do Polski, stwierdził, zaraził paru kolegów, stwierdził, że fajnie by było zrobić coś takiego w Polsce, w Bydgoszczy. Ja tutaj zostałem też zarażony jako starszy brat, pomagam jak tylko mogę. Także no, tak to się wszystko tutaj zaczęło. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, to mamy wśród zawodników osoby, które, tak jak wspomniałem, grały w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. Mamy zawodników, którzy posiadają licencje trenerskie, także od strony tej merytorycznej też są w stanie zagwarantować jakby bezpieczeństwo zawodnikom i ten rozwój sportowy, co tak naprawdę chodzi. No i fajnie, bo budujemy ekipę, która staje się drużyną, która lubi spędzać ze sobą czas i która działa jak kolektyw, tak jak drużyna powinna działać. Docelowo, no nie ukrywam, że mamy tutaj plan zbudować silną drużynę na arenie ogólnopolskiej. Oczywiście długa droga przed nami, natomiast żeby być spokojnym, potrzebujemy do tego 50-60 osób. Po tym naborze dzisiaj, nie licząc jakby włącznie z tym sztabem i tą grupą, która tworzyła to wszystko od zera, będziemy mieli około 40 osób, także no jakby ten nasz cel już jest blisko. Także bardzo się cieszymy, że tak to wyszło, że te osoby odpowiedziały na nasze zaproszenie, bo to świadczy, że jest potencjał w Bydgoszczy, no który jakby chcemy pobudzić i chcemy stworzyć coś, czym wybijemy się. Jasne. I jednocześnie stworzyć alternatywę dla chociażby Bydgoszczan, żeby pokazać jakąś dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę, która no było, nie było, jest bardzo atrakcyjna dla oka. Jest. To znaczy zawsze chciałem uprawiać jakiś sport, a niestety do piłkarzy wiadomo, nabierają od młodzików od wieku 8-9 lat, przegapiłem ten moment, a myślę, że futbol jest dobrą alternatywą. To znaczy czasem oglądałem jak kanały sportowe, m.in. rugby, futbol, także polski pokazywały. To z chęcią oglądałem. Futbol amerykański to jest taka dyscyplina sportu, gdzie faktycznie, tak jak informowaliśmy, jakby warunki fizyczne nie są elementem decydującym. Ze względu na to, że z jednej strony potrzeba dużych zawodników, silnych, masywnych. To są tacy zawodnicy, którzy grają na liniach. To bardzo rzadko się o nich mówi, ale oni odwalają bardzo czarną, bardzo istotną dla drużyny robotę. I tak samo są potrzebni zwinni, szybcy, zawodnicy, którzy łapią piłkę, bądź biegną z tą piłką, bądź też z drugiej strony, jeżeli mówimy o obronie, no to ich kryją. Dlatego no to jest dyscyplina, gdzie tak naprawdę każdy, niezależnie od tego, jakie posiada warunki fizyczne, jest w stanie się sprawdzić. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, to chęć treningu. Jeżeli chodzi o koszt stroju, to wszystko zależy, jak wszędzie, jakiej jakości weźmiemy sprzęt, czy kupimy go używany, czy nieużywany. Natomiast przyzwoity sprzęt używany, tak naprawdę chłopaki tutaj, bo to są studenci, często uczniowie decydują się na taki sprzęt. Ja sam mam sprzęt używany, bo uważam, że spokojnie on spełnia swoją funkcję. Można spokojnie kupić za około 600 zł, czyli uważam, że to jest taki koszt, że jeżeli komuś zależy, ktoś faktycznie wiąże z tym jakąś przyszłość, zobaczy przede wszystkim, że jemu to się podoba, to spokojnie może sobie na to coś takiego podobać.